czy nie? Choć czerwone są jak krew, to jatrzewiki właśnie takie chciałam mieć. Dobre to czy złe? Mam już dosyć takich pytań. Moich pragnień ktoś nareszcie pojął skryty sens. Jutro wróci szary dzień, tylko dziś jest bal. Dziś zamierzam żyć, jutro będę spać. Zrobię to, co chcę, choćby jeden raz. Co w tym złego, żeby być sobą, żeby być młodą, śpiewać i tańczyć, poczuć się wolną. Wolna jak ptak, niczym anioł, co na skrzydłach mknie. Lekka jak wiatr, kiedy w lustrze wody budzi się. Idź tam, dokąd serce się rwie. Nie myśl, czego będziesz jutro żałować. Chcę już poddać się, chciałabym oddać się. A jeśli ma to zniszczyć mnie, i tak się sama nie obronię. Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Kantus i Natalia Piotrowska. Cześć. Witamy w nowym roku. To było pierwsze wideo styczniowe, czyli wideo musicalowe. Piosenka Czerwone Trzewiki z musicalu Taniec Wampirów, w wykonaniu właśnie Natalii i Jarka. Jarek już drugi raz z rzędu wystąpił. Tak, ale no, mam nadzieję, że wam się podobało. I już za dwa dni widzimy się na recitalu Natalii w Bydgoszczy, w Kinoteatrze Adria. Mam nadzieję, że was tam nie zabraknie i będziecie się super bawić. A dwa dni później jedziemy prosto do Krakowa na południe. Do Teatru Ludowego. Dokładnie. I tam odbędzie się kolejny recital, no potem wracamy do Warszawy. Ale jeszcze recital Natalii na pewno niedługo gdzieś się odbędzie, za jakiś czas. A już za miesiąc, 12 lutego, w Zamościu odbędzie się nasz największy jak do tej pory koncert. Koncert musicalowo, bajkowy, filmowy. Już nie mogę się doczekać. To będzie koncert z orkiestrą imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu. Pod dyrekcją pana Tadeusza Wicherka. Wystąpi w ogromny skład, 10 osób od nas, więc właściwie, no tak jak mówię, największy koncert, takiego jeszcze nie było. Zaśpiewamy różne hity z YouTube'a, zbiorówki, na pewno będzie Krąg Życia, na pewno będzie Tango Roxanne, no te takie epickie, tak, wielkie numery. Każdy też coś tam solą pewnie zaśpiewa, więc słuchajcie, zapraszamy koniecznie. Bilety jak zwykle do kupienia pod adresem www.akantusinfo/bilety. Tam wszelkie informacje o biletach, tych na te i następne koncerty. A zatem zapraszamy was serdecznie. Bądźcie z nami, ponieważ taki koncert może się długo nie powtórzyć. Dobrze mówi. Słuchajcie, czekamy na was w Zamościu już za miesiąc, 12 lutego. Taki koncert z okazji walentynek, można powiedzieć, dwa dni przed walentynkami. www.akantusinfo/bilety. Do zobaczenia w Bydgoszczy, w Krakowie, w Zamościu i kiedyś tam gdzieś jeszcze. Słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie zapiszcie się na subskrypcję, klikając czerwony przycisk poniżej, subskrybuj, i polubcie nasz fanpage na Facebooku. Link do naszego fanpage'a w opisie. A my widzimy się już za tydzień, ponieważ za tydzień, jak w każde wideo, jak w każdą środę, nowe wideo od studia Akantus. Słuchajcie, tak dobrze szło. A tak dobrze szło. Do zobaczenia i bądźcie z nami, cześć. Trzymajcie się, pa, pa.
chcę włosy. Żeby nie było papieru, nie? Więc jak poznać masz, ile jesteś wart? Fortunę zgłębić mrok. I co mogą ci ludzkie oczy dać? Lepiej spójrz na swój los. Spójrz na swój los przez nieba wzrok.